Chciałabym poprosić Dawida, który tutaj dzisiaj ma taką rolę konferansjera. I właściwie też miałam to szczęście, że widziałam te pierwsze kroki Dawida właśnie w tym kierunku i zobaczyliśmy w nim olbrzymi właśnie talent. I to jest coś cudownego właśnie, widzieć jak człowiek dorasta i ma w sobie tyle właśnie bogactwa, tyle tego wszystkiego, czym może ubogacić drugiego człowieka. Drugi wysoki zamek, nie znalazłem się przypadkiem. W wieku 13 lat wpadłem w takie towarzystwo, gdzie żeby być fajnym, żeby być lubianym, trzeba po prostu pić. Na początku, tam od czasu do czasu, wypiłem piwo z kolegami, było fajnie. Ale z czasem to już przestało być jedno piwo, czy tam dwa. Po pół roku takiego życia wpadłem w uzależnienie od tego. Zacząłem od rana do wieczora pić. Praktycznie moje życie polegało na piciu. Po 3 latach takiego życia moja mama nie dawała sobie rady ze mną totalnie, bo potrafiłem znikać na tydzień z domu w wieku 14-15 lat i poświęcać ten czas właśnie na alkohol, na picie alkoholu z kolegami i różne inne rzeczy. I przyszła właśnie tutaj do klubu, gdzie spotkała Marka. No i to polegało na tym, że dała po prostu mój numer telefonu Markowi. Ja na początku, Marek do mnie był tak upierdliwy, że potrafił 30 razy dziennie zadzwonić do mnie i mówi, przyjdź na herbatę, pogadamy. No ale w końcu zdecydowałem się tu przyjść. No i na początku nie wiem w ogóle, czego ci ludzie ode mnie chcą. Oni mi mówią, że bez alkoholu się nie da, że da się bez alkoholu. I mówię, w ogóle jakiś szok totalny, nie? Na początku. Ale z czasem widziałem, z czasem jak tu przychodziłem, widziałem, że jest dużo tutaj ludzi, którzy też mieli problem z alkoholem, z narkotykami. I widziałem, że jednak się da. Tutaj były dyskoteki różne organizowane i tak dalej. I dla mnie wcześniej zabawa oznaczała alkohol. Ale widziałem, że da się, że są ludzie, którzy potrafią się bez tego bawić. Bawić, żyć i służyć innym ludziom. Ale z czasem właśnie zobaczyłem, że da się inaczej żyć. Dałem radę wyjść z tego i wiem, że nie zrobiłem tego sam. Bo ja głęboko w to wierzę, że tych ludzi tutaj, to miejsce postawił na mojej drodze Jezus Chrystus. Z czasem jak zacząłem wierzyć w to, że da się żyć bez alkoholu i innych używek, właśnie zrobiłem też kurs Łodzireja, zabaw bezalkoholowych. Prowadzę też takie imprezy i w ogóle. No i od 4 lat prawie żyję na trzeźwo. I da się żyć po prostu bez tego. Tyle. Dzięki. Dzięki Dawid za świadectwo. Dlatego tu przychodzę przez takich ludzi jak on. Dzięki.